No witajcie moi drodzy widzowie ponownie na kanale. Dzisiaj mam dla was naprawdę wyjątkowy odcinek. Robimy krewetki, w końcu krewetki z makaronem pełnym smaku, który naprawdę może zdziałać bardzo wiele. Dlatego tytuł tego odcinka to nie są żarty moi drodzy. W filmie tym zobaczycie krok po kroku, jak przygotować to wspaniałe danie dla dwóch osób. Idealnie na romantyczną kolację, tym bardziej, że będziemy używać białe wino. Zaczynajmy więc tą najlepszą grę wstępną, jaką możecie zafundować kobiecie właśnie od kuchni. Mam nadzieję, że wy panie, które oglądacie ten odcinek, nie poczujecie się urażone. Same możecie skorzystać z przepisu i jego efektu, chociaż wiem, że wy kobiety nie musicie robić aż tak wiele, aby facet został u was na noc. Zaczynajmy. No to przed wami wszystkie składniki, które będziecie potrzebować, aby zrobić to wspaniałe danie na dwie porcje. Oczywiście dzisiaj najważniejsze krewetki. Tutaj mam krewetkę białą w rozmiarze 30×40. Postarajcie się kupić krewetki właśnie jak najświeższe. Jeśli nie macie do takich dostępu, kupujecie mrożone. Ważne tylko, aby już nie były obrabiane, czyli nie te pomarańczowe po gotowaniu. Kupujecie krewetkę białą, szarą, właśnie taką brzydką, którą będziemy my sami obrabiać. Tutaj jest 500 gramów takiej krewetki w pancerzykach z głowami. Z tego wychodzi 300 gramów surowego, już czystego mięsa, które spożyjemy. Pasta, makaron, spaghetti, tutaj jest 120 gramów, wybierzcie coś dobrego. Włoski makaron, pamiętajcie, glutenowy. Nie wymyślamy nic innego. Czosnek, 4 ząbki czosnku, to nam da naprawdę sporo ważnego smaku i aromatu. Nie martwimy się o zapach, odpowiednio go obrobimy. Papryczka chili, suszone pomidory, mniej więcej 6 pomidorów. Garść, może 2 świeżego szpinaku. Natka pietruszki, też tak ze 2 garści. Zobaczymy ile użyjemy. No co jeszcze? Masło. 20-25 gramów masła. Oliwa, oczywiście, której tutaj nie ma, zapomniałem, dopiszę za chwilę. No i wino. Razgon. Razgun. Co to w ogóle jest? Nieważne. Ważne, aby było białe, wytrawne, ewentualnie półwytrawne. Wino będziemy otwierać podczas przygotowywania posiłku, także to już macie z głowy. Dobra, mamy wszystko. Róbcie screenshota, zapisujcie i zaczynamy. Pokażę wam teraz szybko, jak obrać krewetkę. Oczywiście ci, którzy kupili krewetki mrożone, rozmrażają je wcześniej. Ważne, aby podczas obróbki krewetka nie była zimna w środku, bo inaczej będzie twarda. Dlatego ci, którzy mają mrożone, rozmrażają i przeskakują do tego momentu, a ja wam pokażę, jak je obrać. Mamy głowę i pancerzyk. Te miejsca trzeba zdjąć, aby dostać się do surowego mięsa. Głowę rozrywamy. Możemy odciąć i pancerzyk po prostu zdejmujemy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą ja robię, wam również polecam. Tutaj na górze krewetki delikatnie nacinamy i wyciągamy jelitko. Układ trawienny krewetki. Proszę bardzo. Możemy je pociągnąć czasami. O, udaje się wyciągnąć je całe. Jeśli nie wyciągniemy całego z góry, przecinamy jeszcze dalej i wyciągamy dalszą część. Ok. Bo tego nie chcemy jeść, nie wiadomo co ona jadła wcześniej, przed złowieniem. Teraz mamy czystą krewetkę, którą jeszcze dodatkowo opłukamy. Krewetki teraz dokładnie opłukujemy zimną lodowatą wodą i dokładnie osuszamy. Krewetki mamy gotowe. Możemy wstawić wodę na gaz dla naszego makaronu. W tym czasie przygotujemy resztę składników, abyśmy mieli wszystko już gotowe. Wrzucimy tylko na patelnię. Czosnek wleci razem z papryczką, czyli na oliwę. Czosnek obieramy, zachowując go właśnie w całości i cienko kroimy. Dostaniemy bardzo dużą ilość powierzchni czosnku, którą zaaromatyzujemy oliwę, a sam czosnek pozostanie miękki, praktycznie niezauważalny podczas jedzenia. Do tego jeszcze od razu teraz poszatkujemy papryczkę chili. Te dwie rzeczy wlecą na sam początek, przełożę je do osobnego naczynia, zrobię miejsce na desce, aby pokroić suszone pomidory i poszatkować natkę pietruszki. I będziemy mieć wszystko.
Suszone pomidory kroję w paski mniej więcej pół centymetrowe, nie za długie, dlatego jeszcze w poprzek te najdłuższe przecinam. No i pietruszka, oddzielimy trochę te łodygi. Mamy wszystko przyszykowane, przygotowane, bierzmy się zadanie. Woda na makaron już się gotuje, ale makaronu jeszcze nie wrzucam. Dlaczego? Byłoby to za szybko. Mój makaron po 8 minutach jest al dente i taki właśnie chcę go uzyskać zaraz, gdy straci surowość, gdy mączna struktura zaniknie, będzie bardzo twardy, bo resztę obróbki będziemy mieli na naszej patelni. Makaron będzie jakby otwarty, wchłonie cały nasz sos, wszystkie smaki zostaną obtoczone w makaronie. Dlatego mniej więcej po 2 minutach, kiedy tutaj będę przyrządzał coś na patelni, mniej więcej w momencie, kiedy wrzucę krewetki, wrzucę wtedy makaron, właśnie zostanie mi 8 minut, po czym przerzucę wszystko, cały makaron tu na patelnię. Pamiętajcie, aby dobrze posolić wodę na makaron. Część tej soli nada słoność naszej potrawie. No to pod dużą patelnią mały płomień, wlewamy oliwę. I tutaj kolejna ważna rzecz, na taką właśnie letnią oliwę, mały płomień pod patelnią, wrzucamy czosnek i chili. Rozprowadzamy równo po patelni. Właśnie w taki sposób, na delikatnym płomieniu, oliwa nam się rewelacyjnie aromatyzuje, nabiera smaków, a sam czosnek pozostanie mięciutki. Po tym czasie wrzucamy krewetki, można nieco zwiększyć płomień. Ładnie je tu rozprowadzam na patelni, chcę, aby każda krewetka miała styczność właśnie z patelnią bezpośrednio, aby nie leżała na czosnku. Zaraz po tym, jak obracam krewetki na drugą stronę, zostawiam je na minutę. Wrzucam makaron do gotowania, dodaję masło do krewetek. Tak jest. Ale to będzie smak i aromat niepowtarzalny, naprawdę. I zaraz po tym wrzucamy szpinak. Tak, mniej więcej właśnie, aby zakrył całą patelnię. I suszone pomidorki. Jak tylko liście szpinaku zwietrzeją, nadchodzi właśnie ten bardzo przyjemny moment. Otwieramy wino i polewamy, tak aby mniej więcej w połowie zakryły nasze krewetki. Teraz średni płomień, czekamy aż alkohol odparuje. Zbieramy wszystkie właśnie przepyszne smaki ze ścianek patelni. Patrząc na czas, zostały właśnie 2 minuty do 8 minut gotowania się makaronu. Zobaczymy, jaki będzie w strukturze. Przerzucamy całość wtedy na patelnię. Cały makaron pochłonie smaki, sos będzie przepyszny. Szybko wszystko wymieszamy. 8 minut minęło, sprawdźmy makaron. Idealnie twardy, ale nie surowy. Przerzucamy cały na patelnię. Ostatnie 2 minuty. Obrabiamy całość właśnie na patelni. Pozostanie kremowy sos na naszym makaronie. Ale to będzie przepyszne. Zobaczcie, co się dzieje. Sos znika. On zostaje wchłaniany przez makaron spaghetti. Każdy centymetr makaronu będzie smakował tym przepysznym sosem. Wszystkimi smakami, które użyliśmy dzisiaj w tej potrawie. Coś wspaniałego. Cały proces właśnie, kiedy przerzuciliśmy makaron z wody bezpośrednio na patelnię, powinien trwać mniej więcej 2 minuty. Gdybyście mieli jakimś cudem za mało płynów sosu na patelni, użyjcie właśnie wody z makaronu, wtedy możecie bezpośrednio wlać na patelnię. Płomień pod patelnią już wyłączyłem, moja potrawa jest już gotowa. Przerzućmy to cudo na talerz. Na to świeżo mielony pieprz kolorowy. I pamiętacie, reszta pietruszki. Łapcie makrosy i kalorie na jedną porcję, a ja Wam powiem, że smakowo to danie po prostu niszczy. Krewetki są idealne. Idealne, soczyste. Ten makaron jest po prostu obłędny. Który centymetr nie bralibyście w usta, czuć niesamowitą ilość smaków. Łapa w górę, komu się podobało. Piszcie komentarze, jak Wam wyszło i co dalej. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!